nieraz nawet tak sobie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czekaj, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze mi aż przechodzą. Ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem. To co cię czeka, jak myślisz? Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić. Opowiem wam historię pewnego małego chłopca, który pośród innych był jak wśród stada czarna owca. Mały, niewinny, do nikogo niepodobny, poniżany i nękany, uważał, że nie jest godny, że nie jest godny. W świecie chorych aspiracji, w świecie chorych zachowań, w świecie, w którym ból istnienia jako jeden go wychował, w świecie, gdzie jego łzy tworzą prywatny ocean, Bogu ducha winny chłopak, którego każdy ocenia, on trzyma w ręce marzenia, mocno ściskam. Jedna iskra, powodem ogniska. Będzie płomień wszędzie, a narzędziem nadzieja. Ściana w roli głównej przyjaciela. Noc zapada o tej samej porze. Noc i jego łoże i to, że nie jest najgorzej. Trzyma go mocno, go trzyma go w pionie. Trzyma go po jasnej stronie. Musisz obudzić się, mały chłopcze, bo to tylko zły sen. Sprawy w swoje ręce, iść przed siebie. W czasach populacji smutnej, ogólnego przygnębienia, żyje sam jak palec chłopa, którego każdy ocenia. Paleta barw jego marna, wizja przyszłości nad wyraz czarna. Czarne chmury one nad jego głową i słowo ci daje, że nie ma tu kolorowo. Dostał od życia szczyptę złych doznań, dostał złe karty, smak życia poznał. Latać chce, może się uda, zaginąć gdzieś na Bermudach. Stoi na krawędzi, stoi, a ty puść go. Jedna noga, druga skok i za późno leci. Wie, w końcu spadnie, uśmiecha się delikatnie, wyraźnie. Leci zgrabnie, bo leci zgrabnie, czy to jama, czy to zem.